Witam, zapraszam na dzisiejszy live, który odbędzie się około godziny 18. Tak, dziś około godziny 18 z serii Przemysł, nasza góra złota, inaczej oczywiście City Skylines PlayStation 4 Industries. Zapraszam na odcinek. No, 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 co ja tu widzę? Chyba coś wbiliśmy. Coś. Kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Miasta Ogrodów, czyli inaczej Miasto Szczęścia. Dziś mamy ten właśnie scenariusz. Tak, Miasto Szczęścia, nasze nowy scenariusz, na którym teraz pracujemy. Bambajty ładnie pracują, deszczyk niestety też również pada. Prawda, wyjdźmy sobie z tego widoku i tak, zobaczmy. W ostatnim odcinku pracowaliśmy trochę sobie nad tym. Tak, tutaj jakiś tramwaj sobie co kojarzę jeździ, o właśnie. I z tego co kojarzę, on tutaj już ludzi zabiera. Właśnie jedna osoba teraz mi jedzie. Jeszcze tutaj do mnie tramwaj. I pokaż mi swoją linię. Tak. Tutaj jest ten, obok siebie są blisko. Natomiast tutaj jest już dużo ludzi. I oni wszyscy jadą tutaj do przystanku. Tu gdzie się przesiadają pomiędzy tym wszystkim. I tak, my zaczniemy właśnie od tego miejsca przesiadania. A mianowicie po ustawieniu jest trochę tutaj drzewek. I tak, jak widzimy, tutaj to jest bardzo, ale to bardzo wpasowane we wszystko, w sensie jest tutaj dosyć mało miejsca, więc trochę sobie go tutaj zmienimy więcej. Ja wiem, że to ma być głównie nastawione na ludzi i tak dalej, żeby tutaj było więcej właściwie miejsca dla ludu i tak dalej. Ale czasami też trzeba zrobić sobie trochę miejsca, żeby to lepiej wyglądało. Co nie? Więc tutaj sobie na przykład zrobimy trochę miejsca wolnego. To już zrobiliśmy. Tutaj. No i na razie tam w sumie wystarczy tyle. Tak. Tę handlową. To jakiś las trzeba będzie zrobić. Jeszcze się nad tym właśnie zastanawiam. Właściwie jaki tutaj lasek zrobić. I tak, nasi ludzie nie są aż tak bardzo zadowoleni, więc postawmy może. Bo tak. Tutaj to wiadomo, że oni będą chcieli jakieś turystyczne rzeczy. A ponieważ chwilowo jesteśmy bogaci, więc możemy im tutaj coś nawet postawić. Ogród geologiczny. Sądzę, że w mieście szczęścia to byłoby to, na co oni czekają. Więc postawmy go sobie może tutaj właściwie, o, tak gdzieś w środku. I takie coś tutaj mi się na pewno spodoba. Natomiast gdzieś tam dalej, czekaj, plac Lazaret, tuła zakupów, to nie. Plac Lazaret możemy wcisnąć gdzieś tutaj, gdzie oni normalnie mieszkają. O, proszę bardzo. I to im powinno się na pewno spodobać. Tutaj natomiast w tego typu miejscach możemy im wrzucić, nie, już zwykły jakiś patoczuś. Zwykły jak zwykły. Coś, gdzie możecie sobie pogadać ewentualnie. I tego typu rzeczy. Tu akurat jest dużo miejsca. Obok bambajów też bardzo będziecie mogli sobie poćwiczyć, czy jakieś tam inne rzeczy podobić. Więc proszę bardzo. I zobaczmy. Tak. Mamy 10 już różnych parków i pleców. No i szczęście jest prawie, że idealne. Dobra. A pieniądze. No, będą niedługo iść stąd, oczywiście tutaj najpierw to mamy, tak, tutaj to jest pełne, ale a ty pewnie importujesz to skądś z zewnątrz, nie? No właśnie. Dlatego my teraz tak długo czekamy, aż coś się tutaj wydarzy. Czy możemy kupić nowe kawałek ziemi? Możemy. Ach, ty. Ja bym kupił ten kawałek ziemi, naprawdę. Bo wtedy mamy tutaj bardzo ładny obszar naszego całego tutaj. A też nasz przemysł właśnie chciałbym tutaj wprowadzić, żeby wpływał tutaj prąd do środka. Ale to za chwilę. Tym się za chwilę zajmiemy oczywiście. Wszystkimi takimi dosyć ciekawymi, nawet dziwnymi rzeczami. Natomiast tak, zaczęłam od tego miejsca, gdzie właśnie chcieliśmy, żeby się tutaj dobrze żyło. Więc może od tego w sumie zacznijmy. Tutaj sobie postawiam na trochę drzewek. Po prostu. Czekaj, w sumie to się robiło w ten sposób. O, dobra. Tu będzie trochę więcej. Tak, bo w tych miejscach. No tutaj jest droga tramwajowa, która tylko prowadzi tutaj po to, żeby jakoś na tą linię po prostu mogły wjechać też bambaje. To jest akurat dosyć ciekawe sytuacja. No, ale jak będzie trochę tego zielonego, to na pewno mi się tutaj będzie bardziej podobać. Więc proszę bardzo.
tutaj trochę tego zielonego możecie mieć. I tutaj właśnie obok tej pętli taki miałem pomysł, żeby ta pętla była zanurzona w takich właśnie tego typu rzeczach. Jakichś tych tramwajowych. Dobra, i tak, tu widzę, że jest kompletnie trochę przykro miejsca. Więc niestety, ale trzeba wyrzucić trochę jeszcze ludków. Bo skoro tu jest mało miejsca, to tutaj tym bardziej będzie mało miejsca. A tutaj wszędzie też właśnie, no to już możemy zostawić akurat, ale tak. Tutaj to, tak już tutaj tak, to tutaj to też. Tutaj akurat nie ma problemu, bo tutaj nie ma. Czekaj. Dobra, tu i ciebie już zostawimy. Dobra. No to trochę teraz chwilowo tutaj powrócą oczywiście drzewka, tak? Zanim się po prostu pojawią, żeby to ładnie wyglądało. Nie tak jakbyśmy ich przed chwilą wyrzucili, bo skończę znowu. Ale jakby po prostu się było i jeszcze czekało na ludzi, którzy mają się tutaj pojawić. Dobra. Tutaj wejdzie nam jakieś drzewko. Tu nawet jakieś inne może wmontowo. O, takie coś. Te też ładnie wyglądają. Ogólnie wszystkie drzewa tutaj istnieją, całkiem ładnie wyglądają, powiedziałbym. Nawet nie ostatnio, tylko ogólnie ładnie wyglądają. Muszę to trochę wyciszyć tą sytuację, atmosferę i tak dalej. Wejdziesz ty. No, świetnie. I tutaj już normalnie powrzucamy. A, bo tutaj właściwie my wyrzuciliśmy trochę tych domków. No, to akurat zapomniałem o tym. Teraz wyprowadzali jeszcze dosyć długo. Aha, to jest od budynków. No dobra. Tak zastanawiam, czy mogę tego usunąć. Po prostu jest. Czasami z niektórymi budynkami na ich podwórkach po prostu są jakieś drzewa. No bardzo fajnie, ale czasami po prostu się jest coś dziwne. Tak, tam dalej te domy samowystarczalne robimy, bo one są bardziej przy okazji też zielone. I szczęśliwe, bo są samowystarczalne. No ale to tym się za chwilę zmienimy bardziej. A, tutaj jeszcze nam nie wszystkie domki poznikały, jak widać, ale za chwilę to się już stanie, więc będzie z tym takich wielkich domów. Tak, tu usuniemy i tutaj byśmy to powrzucali, żeby tutaj taka ładna właśnie ta trasa bambajowa w zielonym, zielono oczywiście trzyma w portfelu, ale wiemy mniej więcej o co chodzi. To usuniemy tych krzaczków, fajne są, ale niekoniecznie w tej części miasta. Gdzieś tam dalej mogą oczywiście być, ale nie tutaj, nie w tym konkretnym miejscu. Not in that currently moment, jak ja to mówię. Tak, tutaj jest bardziej miejsce silniki transportowe. I tutaj nie wiem, czemu właściwie będę miał wrzucić. A no dobra, nie będzie. I tutaj, skoro jest tam więcej miejsca, to zaraz po prostu wrzucimy to trochę inaczej, żeby się wyglądało. Ale to za chwilę. Chyba tak, tutaj jest miejsce do przesiedlenia. To tak, tutaj... Nie, tutaj też właściwie. Tu wrzucimy inne krzaczki, a będą to takie krzaczki. Żeby to trochę upiększyć, tutaj po prostu wyglądało to trochę zupełnie inaczej, niż tak jak to wszędzie tutaj w pozostałych miejscach. O. Sądzę, że takie właśnie miejsca powinny ich tutaj cieszyć, ladować w ogóle, żeby byli szczęśliwi i mogą mieszkać w takim wspaniałym miejscu. Dobra, sądzę, że całkiem nieźle to już wygląda, jak z naszym szczęściem. No, bywało lepiej. To tak, tutaj jeszcze zanim skończymy zabawę z drzewkami, tutaj też usuniemy tą sekcję. O. I wstawimy tutaj, bo tu chciałem, tak, to jest oczywiście maksymalna siła, tu chciałem zrobić taki lasek. Lasek, żeby wyciszyć ich od tego przemysłu leśnego, bo ja wiem, że on może być trochę głośny, czyli w ogóle, dlatego po prostu w tych celach po prostu tutaj schowamy to wszystko w lesie. I tak, żeby po prostu ten hałas, który może być uciążliwy dla naszych mieszkańców i właściwie to też tutaj handlu, po prostu schować. O, tutaj też. Tu od wody nawet możemy zrobić taką większą zapodę leśną, to się radza. To ludzi na pewno też tam powinno trochę ucieszyć. Przynajmniej trochę ciszej. Dobra. I teraz nie tym, a tym. Sobie dokręcimy jeszcze trochę tych drzewek tam, gdzie nie do końca zawsze się wchodziły, bo akurat co jak co, ale drzewek to tym możemy posadzić tutaj naprawdę dużo. Ponieważ mamy też trochę ładne zyski.
No i to przy okazji też im wyciszy tutaj tą całą atmosferę, więc w ogóle powinno być całkiem nieźle, bo tutaj się na przykład nie chciało dużo budować. To możemy sobie spokojnie ten pędzel tutaj dokręcić, tutaj również. A tu widzimy, że drzewka właśnie otwierają tą całą agresję przemysłu trochę. No, bo tutaj jest ciężki przemysł, i tak. Dobra, no i teraz tak. Nasz przemysł tam jako tako już chyba działa. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Tutaj mamy nasz budynek, proszę bardzo. No nie zarabia na razie jeszcze. Dużo produkuje, natomiast... A, bo to dopiero zaczęło produkować. To jest prawie pełne. Tak, to akurat nie wiem już od takiego czasu. Natomiast może byśmy postawili taki jeszcze jeden budynek. Tutaj... A, to jest leśne. To jest leśne, dobra. Taki tak jeszcze jeden. Normalnie będą wmontował gdzieś tutaj, ale wiedząc, że tutaj są jakieś tam ładne zabudowy obok, to też tak koniecznie blisko bym nie chciał. Natomiast... Tak, tutaj taki pas bym chciał zrobić też ludzi mieszkających tam nad tym, nad wodą. Później oczywiście tam jakiś przemysł też będzie wkraczać. Natomiast tutaj jakiś tartak, o, z tej strony możemy wmontować. No tu nawet takie... Ojej, teraz pojechał mocno po bandzie naszego budżetu i przegrali. No, to sądzę, że tak powinno już całkiem nieźle. Kolejnym miejscem, gdzie faktycznie są potrzebne drzewka, ale oczywiście poczekamy, aż zyski przybędą, ponieważ na drzewkach szybko schodzi forca, to jest tutaj, żeby odgraniczyć się od tego przemysłu zwykłego. Dobra, właśnie zobaczmy, jak jest z tym hałasem. Hałas tu nie jest w ogóle generowany, natomiast nie, zanieczyszczenie tak samo nie powinno być żadne. Ja zawsze się zastanawiam, jak wygląda ta ikonka od zanieczyszczenia. To jest to. Tutaj jest duże. Tak, powietrze, no to no wiadomo, to jest całkiem niezłe. Okej, okay, zaczyna się robić już ciemnawo. I gdyby nie to właśnie, wiem, że trzeba zrobić rejony mieszkalne, ale nie mam aż tak dużo forsy, to bym już ich tutaj dużo zrobił. Więc my sobie ich tutaj puścimy tutędy. I poczekaj, właściwie to jeszcze poczekajmy. Tak, bo tu jest taka ta plażowa ta część. Natomiast, tak, bo tutaj są bardzo ładne plaże. Ogólnie. Ale tutaj my będziemy zmuszeni postawić coś takiego za piątaka. Tak, tak, właśnie, bo będziemy promy dobić w naszym mieście. Tak, tutaj właściwie byśmy postawili sobie o, w ten sposób. I do tego zaraz do tego wyłączymy po prostu. To sobie na razie wyłączymy. No tak, oczywiście będzie się świecić, no dlatego ja sobie się świecić. I tutaj podłączymy to sobie za ładną sumkę. I tutaj z kolei zrobimy sobie z kolejną nową część już mieszkalną. Tam jakiś handel też oczywiście będzie już ten ekologiczny. Natomiast tutaj na nabrzeża to będą samowystarczalne całkowicie, ponieważ ja lubię, jak jest to samowystarczalne. Pieniądze mamy od innych miejsc, żeby zdobywać. I handel nasz, ten ekologiczny. Dobra. Sądzę, że powinno być całkiem nieźle. I proszę bardzo, tutaj mają być już wysoka zabudowa nad wodą. Tak, my nie mamy zbyt dużo wysokiej zabudowy, to są właściwie wszędzie domki. My ją chyba w ostatnim odcinku wbiliśmy. Tak, w trzecim zapomniałem. No, o i mamy już zadowolenie. Nam wybiło. 7,5 tysiąca wbiliśmy, nowy kawałek ziemi, sterowce, metro, klastery IT, czyli biura mamy już. Automatyczny pobór opłat, właśnie pobór opłat. A nie, bo nie mamy tutaj szczęśliwy, to nie, to nas nie dotyczy. Sauna i te inne uniwersytety, edukacja. To są rzeczy, które nas mogą interesować. W ogóle przyspieszmy sobie czas, bo my tutaj tak bardzo wolno dzisiaj lecimy. Edukacja nasza jest mniej więcej dobra, powiem tyle. Jeszcze się wydawialiśmy przed chwilą, pewnie już za chwilę nie. Tak, w ogóle jak mi się tutaj poda ta autostrada, bo ja tutaj wmontowałam taką. I tutaj się zrobiło światło. Ojojoj. Tak, sądzę, że tak jak teraz jest, powinno być całkiem nieźle. Tu powinny być normalnie dwa pasy, bym je oczywiście wmontował, ale ze względów na logikę Cities, no to tak nie wiem, się wyglądać jak wygląda. A nie, ogólnie jest całkiem nieźle. Handel tu sobie rozprzestrzenimy na tej całej tej obszarze.
Ale to za chwilę, bo tak, bo tutaj jeden... No tak, tu są ścieki, ścieki by się przydało. Przenieść na pewno stąd. Nawet nie wiem, czy to są ekologiczne. Chyba to są ekologiczne. Tak, to są ekologiczne. Przydałoby się je w ogóle wyrzucić stąd. Żeby je wyrzucić, trzeba przerzucić całe okablowanie i prąd i drut i w ogóle. Ale to da się zrobić, to zaczniemy już nad tym pracować. W sumie... Chyba całkiem ładnie idzie tutaj ten drut, akurat to mogę go nawet dociągnąć tutaj. O! Nasz przemysł leśny! Wbił kolejny poziom, mamy małą szkółkę leśną, zakład produkcji na planetę biomasy, fabryka mebli, fabryki są fajne. Baraki, okay, zobaczymy, i magazyn trocin, czyli większy magazyn naszego tego zielonego. Dobra, wam brakuje wody, więc od tego zaczniemy oczywiście. Tak, ta woda tak dziwnie jest puszczona trochę. No, zobaczmy sobie, czy my tutaj coś możemy dzięki temu wam tutaj może nowego wmontować, bo tu bym szkółkę wmontował. To może być akurat oczywiste dosyć. Czy tam szklarnie właściwie. Natomiast tak, na biomasy, no to jest duży już budynek. Tutaj oczywiście będzie z tej strony, tam gdzie te domki się będą budować nad wodą. Ale to nie jest aż tak duży magazyn troci. Tak, to właściwie możemy tutaj sobie zamknąć, nie, nie, chociaż... Chociaż może nie będziemy tak tutaj zamykać ładnie tej części ze względów technicznych. Natomiast tu byśmy sobie po prostu postawili taki magazyn troci. Bo magazynów nigdy za mało. To musicie wiedzieć. Magazynów nigdy za mało. No ma tak, tam przenieśliśmy do tego. Teraz by się wypadało przenieść te budynki. Tą całą wodę. Właśnie też te rejony. Okej, dobra, bo i tak to płynie w tym kierunku, więc. Właściwie to nie ma zbyt dużego znaczenia, czy ja tutaj to przyniosę, czy gdzie indziej. A, i widzę, że też nie wyrabiają trochę. Będzie... Zostawimy może im, to jest dwa. Zobaczymy oczywiście na budżet. Dobra. To powiedzmy, że jest zrobione. Dostawmy tutaj do was... No, dwa. Tak, i trochę kosztowało. Teraz podłączenie się do całego naszego miasta będzie chwilę trochę kosztować. Okej, dobra, podłączeni. I tutaj możemy wyburzyć tą część. Dobra, sądzę, że powinno już całe miasto dobrze funkcjonować. Tu mamy na razie jeden ten port, promowy w sensie. Będzie ich tutaj oczywiście więcej, ale na razie chwilowo to tyle właściwie im tutaj wystarczy. Gdzieś tutaj może będzie kolejny. No w sumie czekaj, bo mamy, jak dojdziemy do 5000, właśnie dlatego chcę tutaj rozbudować nasz przemysł leśny. Ale żeby go dalej rozbudować, muszę wbić kolejny poziom naszym przemysłem. To jest największy problem. No tak, postawmy sobie może jedną szkółkę leśną tutaj jeszcze z boku. I to za 20k trzeba będzie postawić, to jest konieczne do lepszego zyskowania. O, chyba tak. Dobra, tak, w ogóle całkiem nieźle nam się nagrywa. A gorzej co do naszego tempa produkcji budowy ludzi. Dobra, w sensie budowy ludzi. Tempa produkcji budowy ludzi. Żeby ich tutaj po prostu było więcej trochę. No, chwilowo to tak... Czasami mi się tutaj po prostu maźni, żeby budowali się, czasami nie. Dobra, tutaj się zrobi. Dobra, to tu się będą mogli pobudować ci zieloni. Tak, oni tutaj w tym lesie się fajnie będą właśnie budować. Taki był pomysł. A tutaj z boku gdzieś, nie z tych budynków, byśmy dali właśnie boisko. Bo oni mogą być smutni, bo tu właściwie nic nie ma. Więc żeby nie byli smutni, to im tutaj coś budujemy. Tak, oni tutaj się budują głównie na plaży. Bym wręcz powiedział, więc skoro się budują na plaży, to my możemy im postawić, nie wiem, czy już możemy postawić takie tutaj ładne coś. Już pomiędzy tym będzie przypływać prom nasz. O! Ja bardzo lubię ten budynek. Ten parczuś. On taki jest dosyć fajny. To tak, możemy postawić tutaj już kolejną miejscówkę na naszych promów. Okay.
No było całkiem nieźle. O! No dobra, naprawię, no ale no. Właśnie, czy możemy jakieś... Możemy kręcić. Dobra, tak, bo na razie tutaj nic nie pływa, oczywiście, jak widzimy. Ale niedługo zaczną pływać. Jeszcze w tym odcinku może nam się uda dokręcić, żeby zaczęły już pływać promienie. Coś tam... Co to był za komunikat? Jakiś może był ładny. Poza miasto chyba. Coś jakoś tak się zaczynało. Dobra, to tak, dajmy, wyciszmy dalej tutaj tą część. Bo tutaj... właściwie to może nawet w ten sposób. Tu się zaraz może zacząć robić głośniej. A jak zrobimy coś takiego, to nie będzie głośniej. Będzie cały czas cicho, jak jest cicho. Dla tych naszych mieszkańców. Dobra, i tu chcieliśmy zrobić las. Tak, to pamiętam. W końcu się zatrzymaliśmy na tym i nie zrobiliśmy tego. A tutaj im las jest kompletnie bardzo, bardzo potrzebny, ponieważ tutaj blisko mieszkają nasi ludzie. I oni nie mają zupełnie jak się przed tym chronić. To jest najgorsze. A jak postawimy im takie tutaj drzewka, no to będzie im się lepiej żyło. No koniecznie. O! Świetnie. Mogę wyburzyć jakieś wysypisko. To akurat mi się podoba. To mi się nie podoba. Ponieważ burzymy im drogę tutaj jakąś. Miejmy nadzieję, że nie znikną budynki. To tak, tutaj było dobrze. To było z drzewkami. To my jeszcze dokręćmy im trochę tych drzewek. Bliżej tej drogi ich tutaj. I one powinny tutaj trochę wchłaniać tą całą atmosferę przemysłową, że tak, żeby nasi tutaj ludzie po prostu lepiej mogli żyć. Właściwie bardziej zielono, bo to jest w końcu Green Cities. Radar kosmiczny. Dobra, to mi jest chwilowo nie jest niezbędne w tym mieście, bo w tym mieście to nie jest Natural Disasters, tylko po prostu miasteczko. No, tu obok cmentarza. Tu mogę jeszcze jakieś montować drzewka. I tutaj też. Tak, ja mogę przeoczyć to miejsce. A tutaj jest przecież tyle miejsca, gdzie ten nasz przemysł może coś robić. I coś jest nie tak, nie ma prądu. A prądu nie ma, ponieważ nie dochodzi do nich prąd. To tak, my postawimy prąd. My jeszcze czemu ogólnie nie mamy prądu? Nie wiem. To kosztuje 9K. My chyba jeszcze takiego żadnego nie mamy. No tak mi się wydaje. 90 to 65. Czekaj, mam kredyty. Podatków nie chciałbym podnosić. 90. Dobra, weźmy ten kredyt duży. Za 60 tysięcy. Postawmy taki... Taki właściwie jego to bym postawił gdzieś tutaj, bo on by ładnie wyglądał w drzewkach. I pousuwajmy resztę drzewek. Resztę tych naszych zakładów produkcji. Nie wiem, czy to nie przesadziłem trochę, ale zaraz zobaczę. Czekaj, to się robiło w ten sposób i tutaj dobudowywało drzewa. Dobra, zaraz zobaczmy w ogóle jak z tym hałasem, czy tutaj faktycznie... Bo pamiętam, że coś tam miało to zmieniać, jak się postawi coś takiego, ale... Ale na ile to w praktyce tutaj cokolwiek zmienia, to nie wiem. A jak to w ogóle działa? Bo tutaj to jest na te towary jakieś ich. No jakoś tam działa, no. Dobra, niech będzie. Tak, tutaj się wybudujecie. Mamy na tyle dużo pieniędzy, że my możemy postawić tam na biomasę budynek. Okej. I przy okazji tutaj tą drogę przeciągnąć, bo ona tutaj się będzie dalej ciągnąć. Ta przemysłowa i tutaj damy wam przejazd. Jakby coś. I widzę, że już zaczął działać. No to bardzo ładnie, bardzo szybko To ja lubię. To ja bardzo lubię. Pochwalam taką współpracę. Tutaj dajemy sobie drogę. Ścieżkę pieszą. O, dobra. I tu będzie... Okej, tu. Stąd. I tu będzie przejście. Dobra. Tak, żebyście mieli blisko do pracy. Jakby coś. Jak jest czasem, czas pokazuje się 4 minuty, no to nie jest aż tak źle. Jak jest zbijaniem kolejnego poziomu tutaj? No jeszcze trochę trzeba, ale zaczęliśmy już zarabiać w tej dzielnicy, co jest dobrą wiadomością. Tak, ta dzielnica jest... bardzo ładnie się tutaj buduje, ale...
Ale my cały czas potrzebujemy więcej ludzi. I więcej ludzi. I oni się bardziej chcą jeszcze bardziej chcą się budować. To jest dobre i niedobre zarazem. No. Tak. Co my byśmy mogli tutaj postawić im teraz? Te baraki by się przydało może. Tak, bo tutaj są drzewka. Obok tego, jakbyśmy postawili im takie tutaj baraki, to by nie było takie złe. Bo ja tam trochę tam, no, wydajność pracy lepszą. A tu widzę, że już ludzie chodzą. Tak, bo oni ci tutaj nie mają komunikacji, no bo nie mają się rzeczy jak komunikacji. I tym się właśnie w tym momencie zajmiemy. Tym, żeby oni mieli tutaj jakąś komunikację. To tak, tu będzie kolejny przystanek tego pomowego czegoś. Jeszcze nie wiem, jak to nazwać. Ale dobra. Ty potrzebujesz wody, to się poddociągniemy. I tak, tu jest aktualnie droga gruntowa. I my ją tutaj dociągniemy do tego miejsca. Natomiast odtąd będzie po prostu ciągnąć tutaj taka droga dotąd. I tu się ludzie będą budować do tej drogi gruntowej. Okej, dobra. I oczywiście wy musicie być samowystarczalni, tak, żeby nie było. Właściwie to możemy wszystkie budynki tutaj zmienić tuż nad wodą, a samowystarczalne, taki był mój pomysł. Wtedy będzie to prawie ładnie tutaj wyglądać. Okej, dobra. To powinno całkiem tam dobrze działać. Parki. Byśmy tu im postawili park. Ten mój ulubiony. O, był. Wstawił się. Proszę bardzo. I przez to może jakoś przepłynie ten to. Wyłączmy ciebie, bo ty na razie jeszcze nie masz jak pływać. Hałasuj nawet. Właśnie, z tym hałasem mieliśmy zobaczyć, bo mówiłem o tym hałasie. No, ewidentnie hałas zbytnio nie dochodzi tutaj do ludzi. To jest dobrą wiadomością. No. A w ogóle my jesteśmy już bogatsi, możemy zrobić, żeby tu wszyscy w tej dzielnicy... Co to było? Mieli samochody elektryczne. Bo to jest bardzo fajny pomysł. Dobra, tutaj z tego co mi się wydaje... No te lasy powinny całkowicie wycić tą atmosferę, to jest nawet trochę głośne. No drogi to oczywiście wiadomo, bo one będą zawsze głośne, ale tutaj nie jest aż tak źle. Dobra. To tak, tutaj się to powoli leci coraz lepiej. Natomiast tutaj musimy niestety sobie odmierzyć jakiej... Okej, tu widzę, że już jest pierwszy problem. Dobra, to za chwilę tym się zajmiemy. A nie ma problemu. Zapomniałem. Przecież będzie tak. I tak, dobra. Poczekaj, tu będzie raz, dwa, dobra, tak. I tak, to będzie jedna część. I teraz pytanie, bo tutaj możemy zrobić kanał, bo to tutaj chodzi głównie kanał. Tak, tutaj sobie zróbmy drogę, bo tu będzie droga się ciągnąć właśnie dalej do tej autostrady chwilowo. Później tutaj tam autostradnie jakoś... Może jeszcze przebudujemy, więc tu wywalmy światła. No i pytanie, czy puszczamy Bambaj, żeby jeździł dookoła tego kanału? Ale sądzę, że nie ma sensu budować, żeby Bambaj jeszcze jeździł dookoła kanału. Nie no, przecież już pytamy będą pływać tym kanałem. Tak, to pozostawmy już jak jest. Ale dookoła kanału będą na pewno ścieżki. To jest jedna z rzeczy, którą na pewno bym chciał zrobić. To będzie właśnie ścieżka taka się ciągnąca tutaj. Dobra, przez nią tam będą przejeżdżać Bambaje. Obok niej będzie pas, miejsce zestawione dla drzewek i później wiadomo co. No ale tak, usuniemy tutaj to. I zróbmy nasz kanał. Jak ta woda się pojawi w kanale, to zaraz wytłumaczę, bo to jest grubsza sprawa. To nie będą ścieki. Jeżeli się zastanawiacie, czy to będą ścieki, to nie będą ścieki. Tak, ja lubię ten szeroki kanał. Nie wiem co. O, czekaj, mamy tak, do wyboru albo takie coś. Będzie tutaj płytki oczywiście. Albo takie coś. Ja wolę, szczerze powiedziawszy, szeroki. I byśmy wtedy też zrobili z szeroki, bo taki mały... No, a taki szeroki to... No! Dobra, to tak, włączmy tutaj sobie linie pomocnicze. Tak, tu trzeba włączyć linie pomocnicze. Bo chcę, żeby było właśnie wzdłuż
tej ścieżki pieszej. Aha, już widzę, że sobie tutaj robisz swój poziom. To może jeszcze zróbmy z... Poczekaj, jak tutaj wywalimy ścieżkę i ją jeszcze raz wybudujemy, to ona będzie na tej samym poziomie, co nie? Znaczy nie ma szans, żeby było na innym. Może, a gdybyśmy zrobili trochę to jeszcze odsunęli od siebie. To się kanał od tego. Bo tak, to jest blisko, to jest blisko. To, a to jest trochę dalej. Wygląda to lepiej. Powiem wam tyle, wygląda to dużo lepiej. No to nawet na tym pozostajemy. I tu będzie wpływało. Jest nasz, wbiliśmy kolejny poziom. No to za chwilę zbudujemy sobie ten nasz przemysł. Wiem, że tutaj w ogóle ten z przemysłu, a ja tutaj cały czas przemysł. No ale no wybaczcie mi, no po prostu sądzę, że tak będzie lepiej dla tego miasta. Jeżeli będzie trochę tutaj przemysłu. Dobra, na razie sobie dotąd zrobimy. I tutaj, żeby właśnie ta nasza woda była, musimy zrobić wylewanie wody. To jest ta trudna część. Dobra. Tak, postawimy sobie tutaj na razie takie 4 i sądźmy, że będą wystarczające. Bo jak przesadzi się z nimi, to tutaj się robi bardzo duża afera. Bo woda wylatuje stąd o wiele za szybko. No, sobie połączmy je ze sobą. I tak, tu będzie ciągnąć się rurka z wodą i będzie tutaj dochodzić do was. Wy potrzebujecie jeszcze prądu. No ma to akurat gdzieś tutaj jest obok, no właśnie. To drutę was łatwo podłączymy. Proszę bardzo. I sądzę, że powinno to całkiem nieźle już być. Tak, z tym, że tutaj się coś zaczęło podtapiać. A, bo tu jest bardzo blisko ten promowy, to przystań. No ale tak, to my przystań wywalimy. I ją trochę będzie trzeba przestawić. A budynki na razie tak. I tak, ponieważ faktycznie zrobił tutaj jakiś kanał, jeżeli chodzi o tą wodę. Tak, w ogóle? Czekaj. Nie, no to byłoby zbyt piękne, gdybym mógł jeszcze coś takiego zrobić. Znaczy, to możemy zostawić. Jak to nie? To jest brzeg. Dobra. W sensie, no tutaj to na pewno jako to jest brzeg, więc tutaj mi nawet nie próbujmy rodzić. Czekaj, gdzie jest według ciebie brzeg? Tu. Aż tak daleko. Ja nie mogę. Dobra, to trochę go sobie przesuniemy oczywiście. Raczej spróbujemy go trochę przesunąć. Tak, bo ja chcę tutaj trochę zabezpieczyć po prostu przed tą wodą. Czymś takim. A, ja sądzę, że to akurat nie będzie takie złe. Czekaj, postawmy sobie teraz tutaj ten... ścieżka. Nawet trzeba byłoby tu wyżej to postawić. Do ideału tego budynku. Z tego co widzę. No. Albo ewentualnie... Tak, bo tu możemy z drugiej strony postawić w ten sposób. Znaczy tutaj akurat tu gdzieś będzie tak postawione. To nie. To tutaj wydajmy im osobny, żeby oni byli szczęśliwi. I żebym ja był po prostu też szczęśliwy. Tak, chyba że postawimy tu jakieś duże. No nie, tutaj nie będziemy jakichś hubów robić. Może po drugiej stronie. No ma, tutaj usuniemy sobie ten wał. I czekaj, daj tam liczę. Tak tu dotąd i tu po prostu będziesz wykręcać. I nie wiem, czy tutaj da się daje to jeszcze gdzieś jakoś podejść. Nie, dalej już nie trzeba. Świetnie. Dobra, i teraz tak. Dobra, to dojdzie sobie dotąd. A ty będziesz dotąd. Teraz tak, jak zrobić tutaj to, żeby to poszło, po mojej myśli. Dobra, tu pójdzie do góry, ładnie. Tu przejdziesz nad tym, bo tak ma być. I tu zjedziesz sobie w dół dalej. Okej.
Dobra, całkiem ładnie nawet. Zresztą mogłoby lepiej wyglądać w sumie. Chyba żebyśmy usunęli tutaj ten wał, ale nie wiem, czy to jest bezpieczny pomysł. Może niekoniecznie, nie usuwajmy tego. Ale po prostu trochę to odsuńmy i będzie już lepiej. Dobra, no tak. To wywalmy na chwilę. Właściwie to znaczy nie na chwilę. Tak, tutaj wszystko rozwalamy. Okej. Poczekajcie, bo chciałbym to dzisiaj już skończyć. Z tego, że na chwilę pewnie będę nagrywać kolejny odcinek ten z tego. Po prostu mi teraz trochę wciągnęło. A jak już mi coś wciągnie, to chcę, żeby tego było. Dobrze. Dobra, tutaj to sobie przejedziesz. O, to nawet da się zrobić, żeby... Tak, tylko czekaj, bo tutaj to byśmy też przeciągnęli właściwie. Czekaj, gdzie jest linia chłodnicza? O, linia chłodnicza. I pytanie, czy... O, tutaj mi ładnie by doszło. I jakbyśmy tutaj z tego chcieli wykręcić. Okej, widzę, że nie chciałoby się ładnie wykręcić. No, ale zróbmy pauzę. Mimo wszystko, bo jest noc, więc w sumie to raczej nie lubię pauzy w nocy. Bo to daje nam to, że jest dłużej jeszcze noc bardziej. No bo i tu zróbmy taki kawałek. No już niech będzie. I pytanie, czy po tej stronie chcemy postawić coś takiego dużego. Nie byłoby to aż taki zły pomysł w sumie, bo tutaj by to dopływało wszystko w te gradyjona. Właściwie, czy tutaj da się zrobić na tej drodze? No właśnie, na tej się nie da robić, na tej się da pewnie postawić to. Tak, tak, da się postawić. Nagle było do przewidzenia. Dobra, tutaj to i tutaj sobie dociągniemy jeszcze kawałek, żeby to już ładnie wyglądało. I tutaj po prostu byśmy postawili sobie na mniej więcej w ten sposób, żeby sobie tam dopływało jakoś. Więc tak, stąd byś dochodziło to tędy. I tutaj będzie dochodzić do tego. Chyba, żebyśmy zrobili, żeby to wylądowało. Nie, możemy. Czekaj, nie, tego się nie da przesuwać. To już sprawdzaliśmy przed chwilą. Jak przesuniesz, to się buduje gdzieś w kosmosie. Dobra, może niekoniecznie już tutaj kręćmy. Możemy tylko pokręcić tym tutaj, żeby było tutaj to było trochę wyżej. Okej. Tu po prostu gdzieś zjechać wcześniej i do tego dojechać. No. No to akurat możemy nawet zrobić taką zwykłą, to się nie będzie tak dziwnie łączyć. Dobra, całkiem nieźle to zaczęło już wyglądać. Podłączmy teraz tylko, żeby tutaj coś już mogło wpłynąć, bo mamy 40 minut odcinka, dobijamy go prawie do niej. A wiemy, jak to z tymi moimi odcinkami jest, cały czas dobijamy takich minut i jest mało fajnie, bo ja lubię, jak odcinki są mimo wszystko trochę krótsze. Dobra, dalej, tutaj jest ta droga. Więc, o, widzicie w ogóle, widzicie, nasza woda tutaj stąd wpływa i całkiem nieźle tutaj płynie. Znaczy ona tutaj będzie jeszcze lepiej to płynąć w później. Tylko to będzie oczywiście później. O! Dobra, nawet mi się tutaj ładnie zrobiło robić przejazd nad tym, bo jest tutaj właśnie... Tak dosyć specjalnie bym powiedział, ładnie tutaj wyprofilowane, żeby to ładnie wchodziło. Tutaj wyburzamy te lasy. Widzicie, to my wszystkie lasy teraz wyburzamy. Tak, my wszystkie lasy wyburzamy. Ponieważ my teraz je wszystkie zmieniamy. Na inne, na te długie. Co? Co proszę? Jak to zbyt stronę zbocze? Chyba śnisz. Dobra. Natomiast tutaj będą właśnie takie duże lasy, aby to lepiej tutaj obsługiwać. Natomiast tutaj nie wiem, o co mu chodzi zupełnie. Tamte nie miały jakoś problemu. Się budowały spokojnie. To, że jest zbyt stronę zbocze, to jest twój wymysł. No, proszę bardzo. Jeśli zrobimy tak, te lasy to tam... jest równe? Jest równe. No tutaj teraz na pewno nie będzie akurat równe. To jestem przekonany tego.
I aby te ci wydumnąć, to ci to wydumnę. Dobra, i postawmy tu duży las. No, ale kosztują? Po 8. Po 8 tysięcy. Dużo. Dobra, postawione. Drogę dostawmy. I jedną rzecz, jaką tutaj chciał zrobić, to teraz to wydubnąć jakoś w miarę. Bo tutaj to się zrobiło takie fikumiku teraz przez te ich wyobrażenia, jakby to oni chcieli, żeby to wyglądało. Że te lasy mogą tutaj w niektórych miejscach stać naprawdę pod dziwnymi kątami. Nie ma, tutaj sobie jeszcze jeden postawimy. Tak, tu będzie mega produkcja, jak możecie zauważyć, lasów. A to tylko wszystko po to, żeby mieszkańcy nasi mieli jak najniższe podatki i po prostu byli szczęśliwi. Oczywiście. No ma, tutaj jak widzimy, nasza ścieżka ładnie dochodzi. Natomiast musimy tutaj sobie jeszcze dostawić, o, tą jakoś. A jak, to mam nawet pomysł. Wystarczy, że tutaj sobie zrobimy taki chyba odstęp. Albo ciut dłuższy. Ciut dłuższy. No jest tak... Tak trochę był już bardzo zatrwany. Dobra, sądzę, że całkiem nieźle to już powinno dzięki takiemu tutaj właśnie funkcjonować. Tak, tu sobie zmienimy przejazd dalej tą drogą. Będzie na drugi kierunku. A, czekaj, to jest akurat decydujący pomysł, żeby było w drugim kierunku. Dobra, to jest 620. 620 i postawmy tutaj sobie to samo. Można? Można, świetnie. I macie przejazd. Dobra, wyrzućmy światła. Won, won. I tutaj won, i tu won. Będzie dzięki temu szybszy, ładniejszy ruch. Tak, tu są te bambaje. No, bambaje na razie tutaj nie dociągniemy, żeby teraz lepiej działały. Wy nie macie prądu, to akurat musimy już zrobić. Prąd wam dociągniemy w prosty sposób. A raczej miał być prosty sposób. Tak, tak. I tak, wy nie macie tu jeszcze póki co drzewek. Ale drzewka wam dociągnę już po odcinku, żeby to ładnie tutaj wyglądało po prostu. Żeby teraz trochę się tym nie ciągnąć. Więc tu sobie zrobimy zejście w dół. O, dokładnie. Będziecie mieli tutaj dojście, natomiast stąd sobie zrobimy dowolną dojście do tej części, do ludzi. Okej, dobra, tu jest ładne dojście. I tutaj jakieś budynki to jeszcze wymyślam w sumie, co by tu właściwie poustawiać. Dobra, tak, tu mamy już całkiem nieźle z tą promami. Teraz, żeby zaczęły działać, musimy postawić to za 33k. To jest, nie powiem, niemało. I tak, żeby dobić tych 33k. Postawimy sobie jeszcze jeden tutaj podcik, tak? I za chwilę będzie dobijemy tych 33. Dobra. A tak, bo tutaj w ogóle są te wszystkie ekologiczne teraz budowały, wspomniałem już o tym. Że przez to, że tutaj wdzieliliśmy ich tam dzielnicę samowystarczalnych, tutaj są już ekologiczne domki. Wszędzie. A, to jeszcze nawet lepiej. Dobra, mamy już wystarczający zysk. Niewystarczającą forcę na to. Tutaj dalej się nie da tego. Szkoda. Szkoda, bo by to ładnie wyglądało. Dobra. Postawmy sobie ten nasz budynek, zresztą ten techniczny. Byłoby najlepiej gdzieś go tutaj postawić i tak też chwilowo zrobimy. Później będzie gdzieś indziej zestawiony. I do niego będzie aktualnie... Czekaj. Tak, do tej autostrady możemy w tym wyciągnąć po prostu uwagę. Dobra. Prąd i wodę powinniśmy mieć od razu. I teraz tak, stąd sobie byśmy zrobili jakieś tutaj połączenie z tym. Chyba, że będzie problem. Bo widzę, że jest jakiś problem. Tak, zróbmy sobie to tak. Zróbmy jeszcze raz kanał. Kanałem. Tutaj.
Jak najkrótszym chciał zrobić. Dotąd. Powiedzmy, że teraz mi się podłączyło to. Jakoś teraz się musi podłączyć. Okej, dobra, wiem co trzeba zrobić. Czekaj, co? Dobra, a teraz się to nie podłączy, co nie? No nie, nie podłączy się. Ja nie mogę, co? Jakiś to jest totalny hardcore. Naprawdę, to jest... Tak może być trudno do zrobienia. Żeby się podłączyć z tym kanałem. Jaka rzecz to ja teraz zrobię? Bo na jednego tutaj hita nie da się tego na pewno zrobić. No bo tu sobie zrobimy to tak. Tu sobie zrobimy to tak. To wywalimy i stąd podłączymy się. No niestety czasami trzeba to zrobić na sposoby. No ale tak o coś się nauczyliśmy. Więc w tą grę. Stąd tak, tutaj akurat będę musiał wypływać te promy trochę inaczej. Obok mola będą płynąć tuż prawie, że do tego miejsca dopłyną. Natomiast nasz kanał, zobaczymy czy teraz się go uda pociągnąć dalej. Uda się, świetnie. A, no niekoniecznie aż tak daleko, ale teraz powinno być już całkiem nieźle. I puśćmy sobie naszą nitkę, właśnie, czekaj. Zanim puścimy naszą nitkę, to teraz sobie wspomniałem. Jak tam nasza poczta w tymże rejonie? Nie. Postawmy tutaj jakiś urząd pocztowy. Oni się... lubią go. Dobra, i już wracając do meritum, czyli do promów. Gdzie są te promy? Tu będzie pierwszy przystanek. Później dopłyniesz sobie do tego na drugiej stronie. Tak, tutaj jest większa stacja, to będzie... Tak. Tak. Cmentarz, za chwilę ten... To się już później zajmiemy. Tu trzeba włączyć te obudowa. Tu. Tu. Tutaj. Tutaj i tutaj dopłyniesz do tego miejsca. I trzeba was włączyć. Włączony. Włączony. Dobra. I nasze promy, tak jak się domyślałem, już zaczęły płynąć. Dawać. No akurat teraz płyną w dolnej części koryta, bo żeby były wyżej, będę musiał nad tym popracować jeszcze później. I póki co będą... No, ten akurat gdzie on płynie właściwie? Gdzie ty płyniesz? Aha, tu sobie zawróci i płynie do początku linii. No dobra, no to powiedzmy, że całkiem nieźle. Okej, no właśnie o tym mówiłem, one tutaj będą robić różne fikumiku. Najważniejsze jest to, że one faktycznie teraz już działają. Nie wiem czy na... Czekaj. Czy na linii ktokolwiek już na nie czeka? Czekają, no to są były potrzebne, widzicie, plany w takim wypadku. Jeżeli ludzie na nie czekają, tak, tu jest 12, tu jest 18, tam jest 7. No, no to widzimy, że były potrzebne plany. Mam nadzieję, że dzisiejszy taki dłuższy znowu odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, ja to nagrałem przed live'em. Więc jeszcze jeden odcinek z tego sobie nagram, żebyście mieli od razu na później. I nasze lasy tutaj z tego co kojarzę też już całkiem, no nie dają jeszcze zysków, ale podkręcimy jeszcze dzisiaj, jeszcze w kolejnym odcinku zyski. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! I'm going to go to the next one.